Witajcie w kolejnym odcinku Archiwum Motowizji. W zeszłym roku mogliście śledzić zmagania w rajdowych mistrzostwach świata na naszej antenie w przypadku dwóch ostatnich rund, także na żywo. 7-4 straty do Ogiera, ale bardziej interesuje nas strata do Neville'a w tym momencie. Tak. Mamy nowego lidera. Tak, Thierry Neville, 2 sekundy przed Evansem w tej chwili, po tej próbie. No i co, zepsuje imprezę Toyocie? Główną postacią sezonu 2022 był bez cienia wątpliwości Kalle Rovanpera. Nastoletni Fin od wielu lat był typowany na przyszłą gwiazdę, ale chyba nikt nie sądził, że uda mu się dostać na szczyt tak szybko. Po drugim z rzędu, czwartym miejscu w Monte Carlo, Rovanpera nie dał szans rywalom podczas rajdu Szwecji. To rozpoczęło jego serię 3 zwycięstw rzędu. Fin w Toyocie Yaris Rally 1 wygrał także w Chorwacji. Oraz Portugalii. Po problematycznym rajdzie Sardynii, Rovanpera wraz z Jonne Haltunenem nie potrzebowali wiele czasu, by wrócić na pierwszy stopień podium, zwyciężając w legendarnym rajdzie Safari. Muszę powiedzieć, że to był najtrudniejszy rajd, w jakim kiedykolwiek startowałem. Bardzo dziękuję zespołowi. Nasze samochody na 4 pierwszych miejscach bez żadnych problemów. Oznacza to, że nasze samochody są najmocniejsze, najszybsze, najbardziej wytrzymałe. Zespół spisał się wspaniale. Bardzo dziękuję Jonne, mojemu pilotowi. Wszyscy spisali się fantastycznie. Kolejny rajd i kolejna wygrana Finów, tym razem w Estonii. Podczas domowej rundy Rovanperze zabrakło zaledwie 7 sekund na koniec rajdu, by ponownie cieszyć się ze zwycięstwa. 5 wygranych rund z 8 przy czołowych pozycjach w pozostałych rajdach dawały Rovanperze potężną przewagę przed końcówką sezonu. Na swoją koronację dwójka Finów musiała jednak poczekać. O rajdach Ypres i Akropolu Rovanpera z całą pewnością chciał zapomnieć jak najszybciej. W Belgii zawodnik Toyoty zaliczył spektakularny wypadek. A w Grecji także miał przygodę, która pozbawiła go szans na dobry wynik. Kolejnym pechowcem tej próby zostaje lider mistrzostw, Kalle Rovanpera. Potężne uderzenie w drzewo tylną częścią Yarisa. Dojechał do mety, tracąc 6,5 minuty. W Nowej Zelandii na Rovanperę i Haltunena czekała pierwsza piłka meczowa sezonu. Finowie wykorzystali ją perfekcyjnie. Oczywiście czwarte miejsce wystarczy, ale zawsze lepiej go wygrać. Rovanpera i Haltunen wygrywają Power Stage i zostają rajdowymi mistrzami świata 2022. I to w jakim pięknym stylu. Na antypody, by porozmawiać się z najmłodszym rajdowym mistrzem świata, udał się komentator WRC w Motowizji, Grzegorz Gac. Kalle, jesteś najmłodszym w historii rajdowym mistrzem świata. Gratulacje. Czy taki był od początku plan na ten sezon, czy też jesteś zaskoczony swoim tempem i miejscem, gdzie się znalazłeś? Nie sądzę, abym był zaskoczony. Mój plan zawsze zakłada wygrywanie rajdów i jak najszybszą jazdę. Dlatego też już na początku roku zakładałem scenariusz, w którym spróbuję powalczyć o tytuł mistrzowski. Opowiedz nam o początkach swojej kariery rajdowej.
Byłem bardzo młody, gdy po raz pierwszy prowadziłem samochód rajdowy. Miałem wtedy 8 lat. Była to Toyota Starlet. Bardzo dobrze wspominam tamte czasy. To tym samochodem zdobywałem swoje pierwsze doświadczenia, a pierwsze starty w prawdziwych rajdach zaliczyłem na Łotwie za kierownicą Citroena R2. Jaka nawierzchnia jest twoją ulubioną i dlaczego jest to shooter? Jazda po szutrze rzeczywiście daje mnóstwo frajdy, ale gdybym miał wybrać tylko jeden rodzaj nawierzchni, postawiłbym na śnieg. Uwielbiam jeździć po śniegu. Na prawdziwie zimowych odcinkach można naprawdę cieszyć się jazdą pomiędzy bandami. Czy w 2023 roku Rowan Pera obroni swój tytuł? Dowiecie się tego oglądając Motowizję. Wszystkie odcinki specjalne rajdu WRC zobaczycie na żywo z polskim komentarzem. Zaczynamy już 19 stycznia od rajdu Monte Carlo. To wszystko w tym odcinku Archiwum Motowizji. Dajcie znać, czy Wam się podobało, co też byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach tego cyklu. Jeżeli Wam się podobało, to też dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrybowaniu naszego kanału, a także jeżeli chcecie dostawać informacje na bieżąco o kolejnych materiałach, to kliknijcie dzwoneczek. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.